społeczne i zebrać na nie pieniądze. Jednym z kwestujących było Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego. Zbieramy jak zwykle co roku na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków z początku XX wieku oraz na upamiętnienie miejsca spoczynku Stanisława Czapelskiego, aktora, reżysera, dyrektora teatrów, założyciela Teatru Polskiego w Szczecinie. Konserwacja nagrobków, konserwacja kamienia jest rzeczą drogą, zwłaszcza właśnie tych zabytkowych, to za powiedzmy kilkanaście tysięcy można zrobić jeden niewielki nagrobek. Pieniądze zbierali również uczniowie Technikum Morskiego w Szczecinie. My jesteśmy uczniami pierwszej klasy Technikum Morskiego. Zbieramy na renowację i utrzymanie pomniku tym, którzy nie powrócili z morza. Puszki kwestujących powoli zapełniały się pieniędzmi. Ludzie w Dzień Wszystkich Świętych chętnie dzielą się tym, co mają i są życzliwie nastawieni do osób zbierających datki. Spotykamy się z dużą życzliwością, nieraz wpadają do puszek nawet banknoty dużych nominałów. Także no, ta ofiarność jest, miejmy nadzieję, że będzie z roku na rok coraz większa. Zebrane przez kwestujących środki zostaną przeznaczone na budowę pomnika i odnowę zdewastowanych nagrobków. Przez cały dzień na cmentarzu pieniądze zbierało ponad 70 osób.